Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku z cyklu Sosny, drzewa niezwykłe. Dzisiaj o sośnie zwyczajnej, naszym krajowym gatunku. Jednym z trzech naszych krajowych gatunków sosen. Przypomnę, sosna zwyczajna i dwa w górach rosnące, sosna górska i sosna limba. Sosna zwyczajna jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem sosny w całej Europie i na Syberii. Rośnie w bardzo rozległym terenie, sięgając na północy aż po koło polarne, a na południu do Włoch, Azji Mniejszej. Sosna zwyczajna jest gatunkiem sosny należącym do grupy sosen dwuigłowych. Wytwarza w pęczku dwie igiełki, lekko skręcone, w kolorze niebiesko-zielonym bądź szaro-zielonym, utrzymujące się na gałązkach przez 3, 4, a nawet 5 lat. Sosna zwyczajna wytwarza szyszki zawsze na trzoneczkach o długości około 7 cm. I tu mamy taką szyszkę już dojrzałą, dwuletnią, dojrzałą szyszkę, która właściwie za chwilę się otworzy, wysypią się z niej nasionka. Natomiast na końcu tego pędu mamy szyszeczkę, która zawiązała się w zeszłym sezonie wegetacyjnym i ma w tej chwili może około centymetra długości. Przez ten rok urośnie właśnie do tej wielkości i będzie już szyszką dojrzało. Sosna zwyczajna jest gatunkiem niesamowicie plastycznym i to zarówno pod względem przystosowania do środowiska, do siedliska, w jakim przyjdzie jej rosnąć. Może bowiem rosnąć zarówno na glebach bardzo ubogich, jak i bardzo żyznych. W środowisku bardzo suchym, jak też bardzo wilgotnym, a czasami mokrym wręcz. Nie znosi jedynie środowiska zurbanizowanego. Tam bardzo źle rośnie i źle się czuje. Ale także sosna zwyczajna potrafi przyjmować bardzo malownicze, bajkowe formy. Szczególnie stare osobniki rosnące pojedynczo, samotnie przyjmują bardzo ciekawe formy i w dwóch kolejnych odcinkach, może trzech kolejnych odcinkach, chciałbym Państwu pokazać te niezwykłe formy sosny zwyczajnej. Tutaj w Nadleśnictwie Lubsko mamy takie bardzo ciekawe pomniki przyrody sosny zwyczajnej. To tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach.